Witam wszystkich widzów na kanale Autonomis, ja mam na imię Arek. W dzisiejszym materiale podzielę się z Wami ciekawymi informacjami na temat blokady kierowniczej, która występuje w Mercedesie C-klasie W204 oraz E-klasie W212. Blokada ta jest dość problematycznym elementem, ponieważ kiedy przestanie działać, nie jesteśmy w stanie odpalić samochodu, jak również kierownica jest w pozycji zablokowanej i nie możemy jej przekręcić. Czasami jednak również przestaje działać na odblokowanej kierownicy. Także zależy, w jakim miejscu się po prostu silniczek zatrzyma i straci kontakt. Natomiast pokażę Wam również, jak możemy rozpoznać, czy z tą blokadą już się zaczynają jakieś złe rzeczy dziać. Dodatkowo, jak ją zdemontować z samochodu, rozebrać, naprawić. Pokażę Wam wszystko. Zapraszam do materiału. Blokada kierownicza jest to element, który jest ściśle związany z systemem antykradzieżowym, ponieważ ma on na celu zabezpieczyć samochód przed kradzieżą. Natomiast połączony jest on ze stacyjką i wymienia dane właśnie z tym elementem. Dodatkowo trzecim elementem jest kluczyk. Na podstawie tych trzech elementów blokada jest rozłączana lub załączana. Dlatego kiedy wkładam kluczyk do stacyjki, słyszymy taki charakterystyczny dźwięk, który oznacza, że się blokada otworzyła i kierownicą jesteśmy w stanie przekręcić. Dodatkowo później po włączeniu kluczyka w pierwsze położenie zapalają nam się podświetlenia licznika oraz w drugie włącza się zapłon. Natomiast kiedy blokada nie funkcjonuje, po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekręceniu go, niestety nic się nie dzieje wtedy na liczniku. I jedyną tak naprawdę oznaką tego, że to jest blokada, to jest taki specyficzny dźwięk, który możemy usłyszeć spod, można powiedzieć, kolumny kierowniczej, tam gdzie jest zamontowana ta blokada, i to są takie kliknięcia przekaźników. Jeśli słyszymy te kliknięcia, to znaczy, że blokada chce się otworzyć, ale nie może, bo silniczek, który ją otwiera, jest uszkodzony. Dodatkowo, kiedy taka sytuacja się wydarzy, możemy zobaczyć, czy kierownica jest w pozycji zablokowanej lub odblokowanej. Jeśli jest w pozycji odblokowanej, to wtedy jesteśmy w lepszej sytuacji, ponieważ możemy ją zdemontować i wyjąć bez problemu z kolumny kierowniczej. Jeśli jest jednak w pozycji zablokowanej, to pozostaje nam kilka możliwości, aby ją uruchomić lub po prostu zdemontować w stanie zamkniętym. Dlatego, aby to zrobić, wtedy czasami, gdy jest na przykład kierownica skręcona na maksa i jest dość mocno naprężona, to wtedy wywiera nacisk na blokadę i nie jesteśmy w stanie jej otworzyć, ponieważ jest on, ten silniczek, mocno przytrzymywany przez kolumnę kierowniczą, tak? Spróbuję tak zrobić, żeby ją mocno naprężyć i włożyć kluczyk do stacyjki. Zobaczymy, czy się otworzy. Otworzyła się, ale z dużym trudem. Dlatego jest to jeden z elementów, który może na przykład się nam wydarzyć, więc wtedy musimy kierownicę lekko naciągnąć w drugim, przeciwnym kierunku, tak aby zluzować blokadę i wtedy włożyć kluczyk do stacyjki. Jeśli na przykład nie będziemy w stanie jej odblokować w ten sposób, to kolejnym sposobem jest użycie tak zwanego czujnika, czyli młotka, którym musimy uderzyć w spód, czyli w dół kolumny kierowniczej, taki aluminiowy element, który jest zamontowany pod spodem, zaraz go również zobaczycie, i liczyć, że po prostu szczotki w silniczku zaskoczą i się otworzy. Jeśli nie chcemy nic robić bez rozbierania, bo nie mamy przy sobie żadnych narzędzi, możemy delikatnie, to znaczy delikatnie, no możemy
uderzyć w różne miejsce, tak aby tą kierownicą potrząsać i aby przez kolumnę kierowniczą wibracje przedostawały się na tą blokadę i na ten silniczek. Może akurat wtedy uda się ją odblokować. Dlatego to jest, można powiedzieć, jeden z podstawowych elementów, który może nam pomóc, aby tą blokadę po prostu ruszyć, kiedy ona stanie. Jednym z objawów zużytego silniczka i jego już słabej kondycji jest dźwięk, jaki się wydobywa podczas otworzenia oraz zamknięcia tej blokady. Kiedy wyjmę kluczyk, to dźwięk, który wydaje silniczek, jest, można powiedzieć, w takim trochę spowolnionym tempie. Nie jest on taki dynamiczny jak w nowej blokadzie, tylko już troszeczkę tak dłużej trwa otwarcie i zamknięcie tej blokady. Kiedy silniczek jest nowy, to słyszymy takie dynamiczne bzd i on się zamyka. Dlatego tutaj już słychać, że on chodzi dużo wolniej, dlatego również padła decyzja, żeby tą blokadę naprawić lub po prostu odnowić ten silniczek, ponieważ nie będę go wymieniał na nowy, a wymienię tylko jeden z elementów, który się zużywa. Oczywiście są różne metody naprawy, jest oczywiście opcja zamontowania emulatora, natomiast dzisiaj będę tylko i wyłącznie chciał Wam pokazać, jak wygląda sprawa od strony demontażu silniczka oraz jego naprawy. Aby zdemontować blokadę kierowniczą, będziemy potrzebowali kilku narzędzi oraz kilku informacji. Najważniejszą informacją jest to, że będziemy pracowali przy poduszce powietrznej, więc powinniśmy mieć odkręconą klemę i system powinien być bez napięcia. Dlatego w pierwszej kolejności powinniśmy włożyć kluczyk do stacyjki, tak aby nam się blokada otworzyła i została w stanie otwartym. W tym momencie możemy tak naprawdę zdjąć z blokady kierowniczej wtyczkę, tam jest pod spodem, lub od razu po prostu zdjąć klemę i jest ona wtedy w stanie otwartym, bo w takim stanie musimy ją zdemontować z kolumny kierowniczej i system od poduszek będzie wtedy nieaktywny, nie zapisze nam się błąd, ponieważ w tym aucie jest tak zaprojektowany system, że tylko drzwi otworzymy, szynakan się wzbudzi, to od razu sterownik wyłapie, że poduszka została odpięta. Nieważne, czy będzie kluczyk stacyjce, czy nie, tak zapiszę tą usterkę. Dlatego teraz, żeby zdjąć tą poduszkę kierowniczą, będzie nam potrzebny Torx 30 i z tyłu są dwa otwory w kierownicy, przez które tą poduszkę musimy odkręcić. Tak wygląda klucz, którego będę używał, oraz przedłużka, żeby tą krótszą część sobie przedłużyć i odkręcić poduszkę od kierownicy, więc z tyłu tutaj wkładamy klucz, jeśli jest za blisko, to sobie ją wysuwam i muszę ją delikatnie przekręcić, po czym ona będzie nam się wykręcać, śruba zostaje w kierownicy, natomiast poduszka, jak tylko zacznie nam śruba przeskakiwać, to znaczy, że już jest odkręcona. Z drugiej strony robimy dokładnie to samo i za chwilę będziemy mieli poduszkę odkręconą. Tak. I pojawi nam się teraz dwie wtyczki. Te wtyczki musimy sobie wypiąć. Jedna jest od multifunkcji, druga jest od poduszki. I kiedy zdemontujemy wtyczki, później zostanie nam do odkręcenia śruba, która jest centralnie wewnątrz kierownicy na imbus 10 i po odkręceniu tej śruby będziemy mogli zdemontować kierownicę. Imbus 10, już sobie poluzowałem delikatnie śrubę, więc teraz ją ściągam i po odkręceniu tutaj widać jest klej na śrubie fabryczny, który w tym momencie został już, można powiedzieć, rozklejony. I na środku, na śrubie, możecie sobie zaobserwować, że są takie znaki. Warto na nie zwrócić uwagę, ponieważ później przy zakładaniu kierownicy
Możemy mieć delikatnie w lewo lub w prawo, tu jest centralnie na środku, więc musimy zwrócić uwagę jeszcze na to, żeby kierownica była na wprost, koła były skierowane, ponieważ później przy zakładaniu taśmy razem z modułem pod spodem, żebyśmy po prostu później nie zerwali taśmy i nie uszkodzili jej. Teraz mogę zdjąć kierownicę i pojawi nam się pojawi nam się moduł pod kierownicą. Żeby ten moduł zdjąć, tutaj od spodu są takie plastiki, które trzeba rozpiąć i ta harmonijka, która jest pod spodem, ten materiał, on nam wyskoczy z tej obudowy i będziemy mogli wtedy zdjąć oraz rozpiąć z tyłu wtyczkę, która jest, jak jest taki czarny plasticzek, zobaczycie, to znaczy, że jeszcze nie była ściągana, ponieważ to jest zabezpieczenie fabryczne. Teraz może mi się go uda Wam pokazać. O! Taki malutki czarny kawałek plasticzku, który zabezpiecza wtyczkę. I teraz możemy ją zdemontować. Także tutaj, kiedy jest ten czerwony kruciec w środku, taki dzyndzel wypięty, kiedy kierownica jest wyjęta, to blokada jest włączona w tym elemencie i nie jesteśmy go w stanie przekręcić. Aby go przekręcić, wystarczy ją wcisnąć i wtedy możemy zmienić położenie. Także tutaj ważne jest to, aby kierownica była na wprost, wtedy ją ściągamy i później zakładamy tak samo. Dobra, i teraz ukazała nam się dolna część, ponieważ tutaj jeszcze trochę mi będzie plastik przeszkadzał, to sobie zdemontuję również plastik od tego licznika. Tak, jeden wyszedł i drugi wyszedł. Widzicie, tutaj są takie czarne plastiki i trzeba to delikatnie w dół odgiąć i wtedy nam się wysunie. Także w tym momencie możemy zdjąć tą całą harmonijkę i ją delikatnie dać na dół. Będziemy mogli teraz zobaczyć dwie śruby, które trzeba będzie odkręcić. Tak wygląda kolumna kierownicza i później będziemy musieli odkręcić tą śrubę oraz tą śrubę. Więc jeszcze zanim je odkręcę, muszę zdjąć od spodu osłonę i jak wykręcę tą osłonę, pod spodem jeszcze będą dwie śruby, które również trzeba będzie wykręcić. Także, żeby odkręcić tą osłonę, będziemy potrzebowali Torx 20 i teraz ją odkręcę. Oraz jeszcze, śrubokręt krzyżak, żeby wyjąć rączkę od otwierania maski. Tak wygląda nasza kolumna od dołu po odkręceniu osłony nad nogami kierowcy. Gdybyśmy mieli zablokowany ten silniczek, to wtedy można tutaj ten element postukać, ponieważ blokada jest od góry włożona w tą część. I teraz, żeby ją wykręcić, będziemy musieli jeszcze dodatkowo odkręcić tą śrubę oraz tą z drugiej strony. Wtedy to wszystko nam się obniży na dół. I ten plastik również możemy zdemontować, ponieważ będzie wtedy lepsze dojście do tego elementu i będzie więcej miejsca. Tutaj, żeby go wyjąć, wystarczy wypiąć tą wtyczkę i go wysunąć. On się wtedy na dół powinien wypiąć. Od góry nam wyjdzie. Dobra, plastik mam wyjęty. I kolejnym elementem, który tutaj zobaczymy, to jest wtyczka od blokady. Ale tutaj nie mamy łącznika, jest, widzę, bezpośrednio do blokady podłączona. W niektórych modelach mamy jeszcze tutaj taki łącznik i w tym miejscu jest przypięty i tutaj się wypień na tą wtyczkę. W tym aucie widzę, że jest bezpośrednio do blokady podłączona ta wtyczka, dlatego nie wiem, czy będę w stanie. Tak, będę w stanie ją wypiąć, chyba tak.
To jest taka zielona wtyczka i teraz już blokada jest elektrycznie odłączona, więc mogę odkręcać te wszystkie śruby. Żeby odkręcić te śruby, które trzymają kolumnę kierowniczą, ja używam dziesiątki z grzechotką, żeby je poluzować, przynajmniej te, które są tutaj z tej strony, i później już sobie lecę zakrętarką i odkręcam je szybko elektrykiem. To samo robię z tymi na dole i później kolumna zjedzie mi na dół. Kolumnę mam już obniżoną i w tylnej części możecie zobaczyć ten prostokącik aluminiowy tam z tyłu. To jest nasza blokada. Żeby ją wykręcić, potrzebujemy klucz 13 i z tyłu tam jest do wyczucia pod palcem nakrętka, którą musimy odkręcić i później wcisnąć taki bolec i wysunąć ją w kierunku góry. Także jak ją wyjmę, to zobaczycie dokładnie, o co chodzi. Mamy blokadę zdemontowaną, widzieliście wcześniej jej tak jakby plecy i z drugiej strony jest nakrętka, którą trzeba odkręcić i odbezpieczyć bolec, który musimy wcisnąć i dopiero wtedy ona się wysunie do góry i będziemy mogli ją wyjąć z kolumny kierowniczej. Także tak wygląda ten element. Teraz przejdziemy do rozbierania. Aby zdemontować obudowę z tej blokady, musimy wyjąć te metalowe bolce, które są tutaj wciśnięte. Do tego mam taki przyrząd, taki można powiedzieć zeszlifowany szpikulec, którym się muszę dostać do środka, tak jakby go lekko wbić i przekręcając w lewą stronę pomału powinien mi się ten bolec wykręcać. Jak już troszeczkę wyjdzie, to później mogę go delikatnie złapać ucinaczkami i jak widzicie wychodzi. I tak muszę zrobić ze wszystkimi czterema. Niektóre wychodzą ciężej, czasami trzeba je rozwiercać. Natomiast każdy jeden dokładnie tak wyciągam. Dobra. Ostatni. I teraz możemy zdjąć obudowę z blokady. Tak wygląda wnętrze. Tutaj mamy elektronikę, tu jest nasz silniczek i teraz potrzebujemy Torx 15, żeby odkręcić tą śrubkę. Dziesiątkę Torx, pomyliłem się. Także jak ją wyciągnę, to teraz odkręcę tą śrubkę, to teraz mogę zdemontować elektronikę. Przytrzymuję delikatnie sobie silniczek i ją wysuwam ku górze. Z jednej strony tutaj na bolcu musimy uważać, bo nam trzyma. Trochę się lekko sklinował teraz. Wyskoczył. I tutaj, jak widzicie, już troszeczkę jest taki zszerzały ta obudowa tego silniczka, co oznacza, że już szczotki w środku się zapylają. I teraz przytrzymując te wszystkie rzeczy sobie demontuję silniczek. Tak on wygląda. I zdejmę teraz tą tylną część obudowy, w której są szczotki. Tutaj, żeby wyjąć tą część, musimy tutaj rozgiąć takie metalowe zaciśnięcie z jednej i z drugiej strony. Jest to też dobry przykład, aby rozpoznać chiński od
oryginalnego silniczka. Jak widzicie, tak wygląda w środku. Natomiast oryginalny silniczek ma bardzo twarde te blachy. Chiński jest taki, że się wygina bez problemu. Natomiast oryginalny bardzo ciężko tutaj się odgina te zabezpieczenia. No jak widzicie, tutaj już jedna szczotka jest dość mocno zużyta. W środku jest mnóstwo czarnego osadu. Zazwyczaj już jak przestaje działać silniczek, to już z tej szczotki zostaje praktycznie tylko trochę wyszlifowanej blaszki. Natomiast jak widzicie, tutaj już jedna szczotka praktycznie całkiem została zużyta. Dlatego wymieniam ją na nową. Tutaj ten element od silniczka jest do wymycia, wyczyszczenia. Delikatnie papierkiem ściernym go trzeba przejechać. Takim 2000, żeby tylko się zaczął ładnie błyszczeć. I zakładam ten nowy element. Zaraz zobaczycie, jak wygląda. Ponieważ mam ich tu całą reklamówkę. Tak wygląda nowy. I jak widzicie, jest on w środku troszeczkę w lepszym stanie. Możemy sobie porównać wielkość szczotek. No i później założę, zobaczycie, jaka będzie różnica w działaniu. Żeby go obmyć w środku, używam do tego zmywacza do hamulcy. Jest on bardzo dobry do tego zadania. I później to wszystko trzeba przedmuchać, osuszyć i na końcu delikatnie papierem ściernym tutaj przejadę. Zaraz zobaczycie, jak będzie wyglądało gotowe. Silniczek, jak widzicie, już mam oczyszczony, więc mogę założyć szczotki i poskładać wszystko. Tu jeszcze jest na tyle dużo tej miedzi, że jeszcze przeżyje ten silniczek spokojnie te drugie szczotki. Nie ma sensu go wymieniać. Oprócz tego, dlaczego nie wymieniam również na chińskie silniczki? Ponieważ ślimak jest w nich gorszej jakości, nie jest tak wyfrezowany jak oryginalny i one chodzą dużo głośniej. Dlatego również jest to element, który ma wpływ na to, że ta zębatka również wtedy się plastikowa zaczyna zużywać. Natomiast na tym oryginalnym silniczku to działa później tak samo i nie ma z tym żadnego problemu. Silniczek mam złożony, więc teraz zobaczycie, jak działa na nowych szczotkach. Także wszystko jest good. Teraz wystarczy go włożyć z powrotem. Zanim poskładam, jeszcze Wam opowiem, co możemy zobaczyć na płytce, ponieważ jest tutaj kilka ważnych elementów, między innymi krańcówki, które takie mikroswitche, które rejestrują to, w jakim położeniu jest rygiel i na tej podstawie procesor wie, czy rygiel jest otwarty, czy zamknięty. Są dwa przekaźniki. Jeszcze się nie spotkałem, żeby te przekaźniki mi się kiedyś w którymś ryglu uszkodziły. Natomiast najważniejszą informacją jest to, aby rygiel poskładać w tym samym położeniu, w jakim go wyjęliśmy. Bo inaczej, jeśli procesor zobaczy, że został on uruchomiony w innym położeniu niż był przedtem, to po prostu procesor się wtedy blokuje i jest, można powiedzieć, pozamiatane. Niczego więcej nie zrobicie, bo trzeba wtedy od nowa zerować procesor lub zakładać emulator, w zależności jak tam kto woli. Także na to warto zwrócić uwagę, ponieważ od tego zależy, czy operacja będzie udana. Więc blokadę, można powiedzieć, że mam przygotowaną do poskładania. Wkładam sobie silniczek. I część elektroniczną. Teraz muszę te krańcówki sobie delikatnie wcisnąć, żeby weszła mi i się zamknęła, żeby ich nie uszkodzić. I teraz
mogę zakręcić tą śrubkę, którą tutaj wykręciłem. I później przy wkładaniu tej blokady jest bardzo istotne, aby nam żaden plastik stąd nie wyskoczył, nie wskoczył w inne miejsce, bo krańcówka wtedy zobaczy, bo krańcówka wtedy zostanie zwolniona i blokada się tak jakby otworzy w nieprawidłowym położeniu i zablokujemy procesor. Także teraz przy składaniu wszystkiego trzeba uważać, kiedy ten bolec będzie nam wchodził w to kółko, aby ten czarny plastik nam się nie przesunął, nie wyskoczył, tylko był na swoim miejscu. Tutaj wtedy ważne jest, żeby to nam luźno chodziło, o nic się gdzieś tam nie zaczepiało, bo jak się gdzieś zaczepia, to znaczy, że coś nam wyskoczyło i nie działa prawidłowo, tak jak powinno, więc tak to wygląda. Teraz wystarczy tylko te bolce z powrotem powbijać i zainstalować do samochodu. Kiedy blokadę mamy zamkniętą, wtedy sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ nie jesteśmy w stanie jej wyjąć z kolumny kierowniczej ze względu, że śruba, która nam pozwala na wyjęcie jej, jest zablokowana i nie jesteśmy w stanie jej wcisnąć. Więc wtedy są różne możliwości. Tutaj widać, że ktoś rozcinał tak jakby część kolumny kierowniczej, żeby ją wyjąć. Natomiast takim najprostszym sposobem, żeby to zrobić, jest po prostu przewiercenie otworu w obudowie, tak aby nie uszkodzić elektroniki, jak również samego silniczka. I w tym momencie, kiedy chcemy to zrobić, musimy wywiercić otwór z boku obudowy. Ja tutaj mam przygotowaną obudowę, w której już był wywiercony otwór. Jak widzicie, otwór jest wiercony w tym miejscu, ponieważ po pierwsze nie uszkodzimy ani elektroniki, ponieważ jest on pomiędzy silniczkiem a pomiędzy tym ślimaczkiem od silniczka a elektroniką, więc jest to najbezpieczniejsze miejsce, aby wywiercić ten otwór. Gdybyśmy go wywiercili w innym miejscu, na przykład zdarza mi się, że ktoś przyśle blokadę z wywierconym otworem w tym miejscu i wtedy na siłę przekręca tak jakby tą zębatkę, wtedy zrywa tutaj plastiki, które są wewnątrz i uszkadza częściowo blokadę w środku. A jeszcze dodatkowo, jeśli zapnie do wtyczki i uruchomi kluczyk, to wtedy blokuje procesor. Dlatego miejsce wiercenia jest poniżej, tak jakby z tego czpienia, który blokuje możliwość rozeprania obudowy i pomiędzy dosłownie troszkę od tej szczeliny, która łączy jedną i drugą część obudowy. W momencie, gdy przewiercimy ten otwór, wtedy przez ten otwór jesteśmy w stanie tym ślimakiem przekręcić i wewnątrz on będzie nam się przesuwał. A pomału, w zależności od tego, w którą stronę kręcimy, albo nam stanie, jeśli kręcimy w złym kierunku, wtedy nam się blokada wysunie do końca i przestaniemy już być w stanie ją przekręcić dalej. Wtedy jedziemy w drugim kierunku i automatycznie ona po trochu się będzie wsuwała. Jeśli się wsunie nam już do takiego poziomu, że będziemy w stanie wcisnąć ten bolec, to automatycznie wtedy możemy ją wyjąć. Dodatkowo w momencie, gdy tą blokadę później montujemy, jest to tak naprawdę najważniejszy element, ponieważ musimy ją włożyć, zapiąć do okablowania, do instalacji w tym samym położeniu, w którym była wyjęta. Jeśli ją zapniemy w pozycji otwartej, to wtedy procesor się zablokuje i można powiedzieć, jest pozamiatany. Natomiast jeśli ją w momencie włożenia z powrotem założymy w tym położeniu zamkniętym, to wtedy wystarczy zapiąć ją na kabel i z drugiej strony mamy zapiętą wtedy stacyjkę. Wkładamy kluczyk do stacyjki i kiedy kluczyk włożymy, wtedy blokada nam się otworzy i zdejmujemy wtyczkę z blokady. W tym momencie mamy ją otwartą i możemy ją zainstalować do kolumny kierowniczej. Później nie ma żadnej obawy, że coś nie będzie działać. Dlatego jeśli nawet ktoś pierwszy raz to robi, to lepiej, żeby wykonał to prawidłowo, bo jeśli na przykład włoży ją do
blokady do kolumny kierowniczej i mu się zablokuje, no to wtedy znowu będzie musiał rozwiercać, ponieważ nie będzie w stanie jej już otworzyć. Bo kiedy procesor się zablokuje, zazwyczaj ona się wysuwa i już zostaje w pozycji otwartej. Także tak wygląda proces w momencie, gdy blokada jest zablokowana. Więc blokadę zapinam na razie na sam kabel i wyjmę kluczyk ze stacyjki. Jak widzicie, działa i chodzi energicznie, szybko i prawidłowo. Cichutko, nie tak jak te chińskie zamienniki, które, tak jak wam powiedziałem, chodzą dość głośno i bardzo je słychać później w samochodzie. Także teraz wszystko musimy poskładać z powrotem i tak wygląda cała operacja. Pokażę wam jeszcze objaw w momencie, gdy ta blokada jest niesprawna, to kiedy włożymy kluczyk do stacyjki i przekręcimy go na zapłon, to wtedy nam się nic nie zapali. W tym momencie ona jest odpięta, natomiast kiedy jest zapięta, to wtedy słychać takie kilka kliknięć, takie klik-klik, dosłownie cichutkie, naprawdę trzeba się przysłuchać, żeby usłyszeć tam w głębi, i sygnalizują te kliknięcia to, że przekaźniki się załączają, natomiast silniczek jest niesprawny i szczotki nie mają połączenia, dlatego się nie otwiera. Także taki objaw zobaczycie, kiedy blokada się nie otworzy. Oczywiście nie słychać jej wtedy również. Auto już mam poskładane, więc myślę, że mogę podsumować cały materiał. I najważniejsza informacja jest taka, że wymiana tego silniczka jest obarczona ryzykiem, które przy wymianie spoczywa tylko na was. Dlatego jeśli nie wiecie jak, może coś nie wyjść, źle poskładacie, to wtedy będzie NEC zablokowany i automatycznie koszty rosną, ponieważ trzeba go odblokować lub założyć emulator. I tym miłym akcentem chciałem ten materiał zakończyć. Jeśli się pojawią pytania na temat, a co się stało i nie działa, niestety life is brutal. Wtedy będziecie musieli sobie wszystko zanieść do profesjonalisty, który wam ten problem rozwiąże. Dlatego jeśli chodzi o te podzespoły, które zostały wymienione, również można znaleźć je w internecie, nie podaję żadnych linków. Szukajcie, a znajdziecie. Pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!